W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać najlepszą metodę na szybkie zarobienie w Fishing Planet. I z tej strony witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Grysim. Ja już nie przedłużam, przechodzimy do potrzebnych rzeczy, które potrzebujecie na zarobienie tych pieniędzy. Na start około 10 tysięcy będziecie potrzebować. Wędkę spinningową, chyba że już ją macie, no to nie musicie wydawać. Potrzebujecie wędkę spinningową, ja tutaj ona chyba 6 tysięcy kosztowała, coś takiego. Potrzebujecie główkę jigową. I robaka i kopyto. Szczerze mówiąc, to nie gra nawet roli, możecie i to brać. Ja jeszcze mam tutaj wędkę federową gotową, na którą też dzisiaj może parę razy zarzucimy. Pelet też. Co do siatki, tym większa, tym lepszy zysk dla Was. Na przykład musicie mieć wędkę co najmniej tą, 7-kilową, wtedy Wam się wyrównuje, ale nie wychodzicie na plus. Ja w tym momencie posiadam tą 15 kilo, wychodzę takie 2000 na plus, jest ok, tak to powiedzmy, nie jest wyśmienicie, jest ok. Jak zarobię na przykład przez pół godziny chyba łowienia i mam 5000, to sobie mogę tą kupić i już zarabiam nie 2000 wody na plus, tylko 4000 i tak cały czas się do góry podciągamy. Łowisko, na którym łowimy, to jest Skalne Jezioro. Tylko tutaj ta metoda działa, jeszcze nie spotkałem się z innym łowiskiem, gdzie ta metoda funkcjonuje, tylko mi tutaj to siada. Licencja, no to ja mam zaawansowaną kupioną. Jak Was nie stać na zaawansowaną, boście wydali na wszystkie rzeczy i macie powiedzmy 500 dolarów, to radzę nie kupować tej licytacji, bo się nie opłaca. Nie kupujcie ani tej podstawowej, po prostu idźcie bez licytacji łowić, stracicie te 500 dolarów, ale i tak je znowu zyskacie z łowienia ryb. Więc bez, nawet jak wszystko wydacie i macie 0 dolarów na koncie, podróżą również, nie? Jak już tam będziecie nad łowiskiem, macie 0 dolarów, jeśli nie macie licencji, to nikogo nie obchodzi i tak wyjdziecie na plus. Chyba wszystko powiedziałem, co jest ważne. Idziemy nad wodę, bo tutaj mamy dwa stanowiska, na których idzie łowić. Pierwsze i drugie stanowisko. Tutaj ani razu ta metoda nie siadła, tylko tutaj siadła. Ja sobie tylko do 17 czas przewinę, bo będzie dobre branie wtedy. Dobra, ja sobie tylko zmienię, no nie, będzie 16. I widzicie, ja tutaj mam dwa markery tutaj zrobione. To jest łowisko z góry, tutaj jest taka odnoga jakby. Ten żółty tutaj punkt to jestem ja, w którą stronę też patrzę. I tutaj są markery. Medalowy, złoty pstrąg z Colorado i dokładnie tutaj samo... Dokładnie tu jest to samo. O, to chciałem powiedzieć. Na czym to polega? Że jak teraz łowicie? Ja mam prędkość tutaj dwójkę, hamulec na czwórkę zaciągnięty. Mniej więcej rzucamy koło tego tutaj patyka tym markerem. O, wam pokażę tutaj. I dajcie sobie hamulec na szóstkę i ściągajcie po prostu. Jestem na 100% pewien, że ryba siądzie, siodzi. I nie podnoszę wędki jeszcze do góry, czekam aż ją trochę ściągnę do 5 metrów mniej więcej. O, i teraz podnoszę wędkę i hold trwa dużo, dużo krócej niż normalna walka. 500 gramów, 150 dolarów może być. I też za każdym zarzutem, nie? Czyli teraz drugi raz zarzucę w to miejsce i będzie druga ryba, jestem na 100% pewien. Żadnego cięcia tutaj nie było robione, możecie sobie to przetestować. Zobaczcie, że ściągam, no i kolejna siedzi. I nie podnoszę wędki, bo wtedy walka trwa nawet do 5 minut, najdłuższa była. Dopiero jak teraz wędkę podniosę, to już je ściągam i mam pewne, że ryba siedzi. Kolejne 200 dolarów. No i to tak powtarzamy cały czas, aż nasza siatka będzie pełna. Ja to teraz zrobię i Wam pokażę na końcu, jakie są wyniki. Dobra, widzicie, mam siat 14,944 kilo. O, ostatnia ryba. Zobaczymy, co to będzie. Może jakieś tam kilo siądzie, ale raczej nieprawdopodobne, nie? Zaraz się dowiemy. 700. Biorymy. Mam już za dużo, 600 gram w siatce, 4410 dolarów. Jak wyjdę, na początek miałem ile? Około chyba 6,
8191 dolarów. No jak co jeszcze raz to powtórzycie, to będziecie mieli 10 tysięcy, tym bardziej, że ja już zaraz level wbiję, czyli dostanę jeszcze premię, no i mniej więcej tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się taki mały tutorial, jak szybko zarobić Fishing Planet, podobał. Oczywiście będę też na innych łowiskach łowić, może jeszcze jakąś inną taktykę znajdę, to wam zaraz dam znać w jakimś shorcie albo w kolejnym filmie. To by było na tyle, teraz właśnie wyświetlam tutaj kolejne materiały z mojego kanału. Ja się z wami będę żegnać i widzimy się w kolejnym materiale.